Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na temat dość istotny dla hodowców, ale zanim przejdę jeszcze do tytułu odcinka, taka e, sugestia dla Was, że jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące hodowli, głównie tutaj indywidualnie, bo wiem, że na to raczej zwracacie uwagę interesuje was to, co się u was dzieje, a nie to ogólnie, co ja mówię, dlatego zapraszam do pisania komentarzy i będę na te wszystkie pytania wasze odpowiadał. Natomiast oczywiście prośba też ogromna o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji, żeby pomóc innym hodowcom dotrzeć do tego odcinka. A dzisiaj Moi drodzy, porozmawiamy na temat, który mam nadzieję, że zainteresuje dużą część osób, ponieważ jest to temat dość istotny dotyczący rejestracji drobiu. No i tutaj ja wiem, że zaraz się posypie hejt, zaraz zaczniecie pisać, że nie ma żadnych rejestracji, po co w ogóle o tym wspominam, i tak dalej. Natomiast trzeba zdementować pewne mity i powiedzieć Wam, jak to obecnie wygląda. Dlatego mam nadzieję, że część z Was już wie. Wcześniej taki odcinek parę tygodni temu był nagrywany, natomiast musimy nagrać takie przypomnienie, bo wierzcie mi, że jest to niepokojące. Dużo osób pisze do mnie i się zastanawia, co robić. Stwierdziłem, że nie będę każdemu indywidualnie odpisywał, tylko po prostu nagram taki odcinek i Wam powiem. Więc tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o rejestrację drobi obecnie, to na własne potrzeby kurki możemy trzymać. Co to znaczy na własne potrzeby? No, jeżeli tych kur mamy 10, 15, 20, możemy trzymać. Tam mówią, że jest niby do 50 sztuk, ale też nikt nam nie będzie sprawdzał, że ten urzędnik po kurniku chodził, czy po hodowli po gospodarstwie i sprawdzał, ile my tych kur faktycznie mamy, także nie przejmujcie się. Więc możemy je trzymać na własne potrzeby. Potem, jeżeli chcemy tymi jajkami handlować, no to wiadomo, że jak handlujemy powiedzmy na lewo, czego ja no, nie pochwalam, ale wiadomo jak jest, no to wiadomo, że jak, słuchajcie, damy rodzinie, czy mamy jakiś zapas, no nie, nikt nam afery z tego nie zrobi, żadnej kary nie będziemy płacić. Natomiast musimy uważać, w momencie kiedy chcemy jajkami handlować i jajka sprzedawać mamy dwa warianty albo mamy rolniczy handel detaliczny gdzie możemy sprzedawać który też ma swoje limity lub mamy sprzedaż bezpośrednio jak zadzwonicie bezpośrednio do yy, do Krusu, z tego co się orientuje, to też Was pokierują, powiedzą dokładnie gdzie zadzwonić, żeby informację uzyskać, co to jest, ale w internecie też możecie to sprawdzić. Ja też na kanale nagrywałem, jak sobie wpiszecie sprzedaż bezpośrednia czy rolniczy handel detaliczny, wyskoczą Wam moje filmy, gdzie ja omawiam to dokładnie, o co w tym chodzi. Natomiast jak to wygląda przy rejestracji? No przy rejestracji, jeżeli chcemy kurkami handlować, to powiedzmy do tych 350 sztuk, z tego co się ostatnio dowiadywałem, Zgłaszamy tylko i wyłącznie do weterynarii to, żeby tam był numer weterynaryjny i tak dalej. I z tego, co się orientuje, słuchajcie, do danego limitu jajek nawet nie musimy tych jajek pieczątkować i możemy sprzedawać. Oczywiście, jeżeli ktoś sprzedaje na targu, bazarze gdzieś tam i ma ten rolniczy handel detaliczny, no to tam jest napisane, żeby podać numer gospodarstwa i tak dalej. Ale generalnie, jeżeli ktoś planuje to robić na małą skalę, Myślę, że wystarczy, że zgłosi to do weterynarii i oni już powiedzą co i jak i problemu nie będzie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kary, słuchajcie, które mogą Was dosięgnąć w momencie, kiedy nie zarejestrujecie kur, a jajkami handlujecie, wierzcie mi, że są naprawdę olbrzymie. I tutaj włos się jeży na głowie. Ja słyszałem, ktoś pisał ostatnio do mnie, że 5500 tysiąca złotych dostał kary właśnie za to, że handlował jajkami. Z jednej strony... Trochę jestem za tym, bo jeżeli ktoś oszukuje i mówi, że ma niby ze swojego gospodarstwa, kupuje gdzieś na fermie, jest nie okej. Okay. Z drugiej strony, jeżeli jest klient na taki towar i ten klient wie, co kupuje, no to dlaczego ktoś ma tego nie sprzedawać? Więc no tutaj mówię, to wszystko się miesza, tych przepisów też jest sporo za dużo moim zdaniem, ale no dzisiaj nie o tym. I teraz tak, jeżeli ktoś chce... Zakładać dużą hodowlę, powiem tylko pokrótce, bo wiem, że ten temat Was mnie interesuje. No to tutaj musimy pamiętać o tym, że wtedy obowiązuje nas sanepit od jajek, weterynaria od kur. Oprócz tego muszą być odpowiednie restrykcje i procedury. No i jeżeli ktoś chce, się chce porwać aż tak na tak głęboką wodę, no to wtedy musi się liczyć z tym, że obowiązują go takie same przepisy jak kogoś, kto ma na przykład 30 tysięcy kur. Tak samo jak macie 1000 kur, te same przepisy praktycznie Was obowiązują. Tylko, no też wiadomo, fizycznie tych jajek jest mniej. Kur jest mniej i tak dalej, ale jeżeli chodzi o kwestie prawne, weterynaryjne, sanepidowskie, wszystko jest to samo. Słuchajcie, jakieś wymagania, jeżeli chodzi o kurnik, jest to samo. Dlatego, jeżeli ktoś chce na tak dużą skalę działać, no to uważam, że powinien naprawdę pomyśleć o tym, żeby tych kur było im więcej, tym lepiej, wtedy idzie w ilość i nawet jak ta cena do końca się nie zgadza, to jest w stanie na tym zarobić. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i mam nadzieję, że już każdy po tym odcinku będzie wiedział, co ma robić. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o rejestrację drobiu dalej, no to generalnie to samo się tyczy kur czy kur brojlerów. na własne potrzeby możemy te kury trzymać jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy jakoś zarobkowo to robić, no to stety, niestety musimy to wszystko już zgłaszać. Pytaliście mnie, yy, też się podzielę może z wami taką informacją, bo pytaliście mnie, co ja na ten temat myślę. No nie mam, słuchajcie, dobrych myśli. I wydaje mi się, że to wszystko jest robione tylko i wyłącznie po to, żeby jeszcze nam utrudnić bardziej tą hodowlę, co powinni się w sumie cieszyć, no bo przecież jemy co jest zdrowe, jemy co dobre, sami wiemy co jemy i tak dalej. No ale wiadomo, że raczej nikogo to nie obchodzi. Lepiej żebyśmy poszli do marketu i sobie kupili w markecie. Ale no cóż, no każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja mam takie, dla mnie tych procedur jest za dużo. Uważam, że faktycznie, jeżeli jest to produkt spożywczy, to powinno być to jakoś kontrolowane, ale bez przesady. I tutaj naprawdę, jeżeli ktoś ma parę kur czy paręnaście kur nawet chce tymi jajkami handlować, nie powinno być to rejestrowane. Ja wiem, że ludzie oszukują, kupują na fermach, gdzieś tam sprzedają, cudują, wiem, że tak jest. Natomiast też nie jesteśmy, słuchajcie, w stanie wszystkich upilnować. A płacenie na przykład takiej kary w wysokości paru tysięcy złotych za to, że ktoś ma pięć kur więcej, no to jest głupotą, więc. Dlatego uważam, że naprawdę przestrzegajcie. Nie mówię, że macie przestrzegać tych przepisów, bo tak róbcie, co chcecie, ale po prostu weźcie to sobie do serca, żebyście nie mieli jakiejś kontroli, żebyście nie mieli jakichś większych problemów po prostu później. Mówię oczywiście o handlu sprzedaży, bo jak ktoś ma dla siebie parę kurek, no to. Chociaż też słyszałem o przypadkach, że tam jakieś kontrole i problemy były, no ale generalnie nikt wam tego sprawdzać nie będzie. Szczególnie jak mieszkacie gdzieś tam na wsi, czy macie kawałek gospodarstwa bez przesady. Dlatego mówię, można to sprawdzać, można to weryfikować, ale generalnie wydaje mi się, patrząc, jak patrzę tak na innych, którzy kury hodują. Nie martwiłbym się po prostu na małą skalę bym się nie martwił. Przy większej skali, no już trzeba pomyśleć o rynku zbytu, jak to robić i w ogóle. Na razie żadnych rejestracji większych drobiu nie będzie. Nie będzie rejestracji od jednej kury. Więc jeżeli coś takiego słyszeliście, to jest bójda na resorach i na razie nic takiego miejsca nie będzie miało. Oczywiście, co będzie dalej, tego nie wiemy, ale na razie tak to wygląda, jak wam to opisałem. Informacja jest aktualna na. Powiedzmy jeszcze sierpień 2024 roku. Myślę, że na wrzesień też będzie aktualna. Co będzie dalej, tego nie wiem. Gdyby coś było wiadomo, oczywiście na pewno Wam nagram odcinek i się dowiecie jako pierwsi, praktycznie, więc się nie martwcie. Póki nie nagrywam, nie ma się czym martwić. To, że tam jakieś informacje, słuchajcie, są podawane, to jest podawane tylko i wyłącznie dlatego, żeby. To był, żeby było sporo kliknięć, żeby ludzie to oglądali. No a wiadomo, że jak ludzie będą to oglądać, to będą też pieniądze tym firmom płacone czy tym różnym stronom internetowym. Dlatego ważne jest to, żebyście pamiętali, że nic takiego obecnie nie ma i nie będzie. Jak będzie to, tak jak mówię, poinformuję was, ale wątpię, że coś takiego w ogóle w tym roku będzie wchodziło. Także nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek też was trochę uspokoił no i poinformował te osoby, które tyle do mnie pisały a propos rejestracji kur. Także jak chcecie sobie założyć małą hodowlę, zakładajcie śmiało, próbujcie, patrzcie jak to wygląda dla przygody, dla fanu. Też z drugiej strony pamiętajcie, że jest to minimalny obowiązek są to żywe zwierzęta, którymi po prostu trochę trzeba się zająć. Trzymajcie się no i oczywiście ogromna prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję. Cześć.